No i tak, witam wszystkich w lesie. Akcja Las, 22 grudzień. Dopiero co skończył padać deszczyk, a powinien padać śnieg, no, ale nic z tym nie zrobimy. Wybrałem się do lasu pozbierać troszeczkę śmieci, zobaczymy, co nam wpadnie. Akcja Las oczywiście nam się tutaj rozszerza. Zwyczajny 50 zaczynał sprzątać już kolejne odcinki, wstawił link do jego kanału poniżej będzie. Pozdrawiam też Arka. Arek tam w dół swoich tras biegowych po lesie też wytypował kilka miejsc, gdzie są śmieci, odkłada to, wywala. Totalnie porażka, że ktoś potrafi gdzieś tam pralkę automatyczną pewno wypatroszyć z metali i te wszystkie plastikowe hasie wywalić do lasu, tak? Jakby nie mógł tego wywalić do po prostu kontenera z plastikiem, no ale nic z tym nie zrobimy. Tacy są ludzie. Gorąco polecam kanał Dadzielka i Mario, a szczególnie jeśli filmik Las, który patrzy, film, który polecam co jakiś czas. Dzisiaj nakręcili, wrzucili filmik zbierania choinki. Też zapraszam na niego i na filmik odpowiedzi świętego Mikołaja. Tam w pierwszej części zadałem pytanie, co Mikołaj sądzi o porządkach w lesie. Fajnie mi odpowiedzieli. Obejrzyjcie sobie ten filmik. Wszystkie linki do tych filmów poniżej. I oczywiście pozdrawiam wszystkich sprzątających las, tak? Czyli zwyczajnego 50, Arkadiusza, który na swoich trasach biegowych teraz te zaczyna sprzątać. No i chłopaków oczywiście z kanału Grad Plus. No i Kubę. I aby ten projekt jak najbardziej się rozwijał, aby nas było coraz więcej i żeby było coraz mniej do sprzątania. No i co? Ja zaczynam sprzątać, jedziemy, zobaczymy, co nam tutaj wpadnie. Idziemy, trasę. Widać. Jest butelczyna.
I tak, tutaj natrafiłem na taką miejscówkę obfitą śmieci, a więc spędzę tutaj troszeczkę czasu i posprzątam to i lecimy. Thank you.
No i tak, trochę tu tego nazbierałem. Nawet wpadł kawałek zderzaczka z małego Fiata. Na pewno z małego Fiata. Miałem kiedyś i tak to wyglądało. Dobrze, pakuję to i za chwileczkę jakieś podsumowanie zrobimy. No i tak, tutaj pięknie posprzątane w okolicy. No i takie podsumowanie, moi kochani, tak. Cały worek plastików, troszeczkę szkła, trochę butelek. Te sobie zostawię na wymianę, resztę wyrzucimy. Wpadło oczywiście trochę puszek, złomu. Kapselki. To oczywiście zostawiamy sobie na akcję kapselek. Zderzak z malucha. No i nic, ja oczywiście gorąco dziękuję za uwagę. I do zobaczenia. Do zajęć jeszcze jadę to wywalić do śmietnika. I zobaczymy się wkrótce. Na razie.